Ostatnio przyglądaliśmy się, jak wyglądała sytuacja w Rosji. Zobaczyliśmy, w jaki sposób bolszewicy przyjęli władzę, a rezultatem było ich zwycięstwo w walce z białymi. Ostatecznie z Rosji uczynili nowe państwo. Ogłoszono powstanie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, bądź radzieckich. Obie nazwy są poprawne. Dotychczas obowiązywała nazwa Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale jakbyśmy sobie przetłumaczyli dokładnie tę nazwę z języka rosyjskiego, wyszedłby nam Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Tak czy siak, obie można stosować. Ja się uczyłem tej starszej i nie obraźcie się, jak czasami będę jej używać tak z przyzwyczajenia. Więc jak sama nazwa nam mówi, ZSRS składał się z kilku republik, dokładnie z czterech na początku swojej historii. Moglibyśmy określić je republikami założycielskimi, bo to one doprowadziły do powstania ZSRR, a były to Rosyjska Federacyjna Republika Radziecka, w skrócie Rosja, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, w skrócie Ukraina, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, w skrócie Białoruś oraz Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka. Głównym ośrodkiem związku była Moskwa. Mimo że wojna z białymi zakończyła się zwycięstwem bolszewików, wkrótce pojawił się problem, kto ma zostać następcą Lenina. Ten zmarł w 1924 roku i jednoznacznie nie wskazał, kto ma teraz przewodzić w partii. Tak więc doszło pomiędzy politykami bolszewickimi do walki o władzę. Ostatecznie zwyciężył Józef Stalin, który został w 1925 roku sekretarzem generalnym Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, czyli WKPB. Mimo to zmagania z przeciwnikami politycznymi nadal trwały, dlatego Stalin rozpoczął przekształcanie Związku Sowieckiego w państwo totalitarne, w którym władze w pełni miały kontrolować społeczeństwo. W tym celu, aby usunąć wrogów politycznych, przeprowadzono wielką czystkę, która najwięcej ofiar przyniosła w latach 36-38, w wyniku której uwięziono lub wymordowano przeciwników. Komuniści też, aby doprowadzić do wymazania swoich wrogów z pamięci, fałszowali dokumenty, a nawet zdjęcia. Są przykłady manipulowania fotografiami, z których usuwano niechciane osoby. Natomiast dla wzmocnienia swojego autorytetu w Związku Radzieckim, Józef Stalin wprowadził tzw. kult jednostki. Polegał on na tym, że przywódcę kraju traktowano jako niemal Boga, osobę utalentowaną, najwspanialszą, której należy się szacunek oraz oddawanie czci. Z tego powodu często organizowano uroczystości oraz parady na cześć Stalina, wieszano jego portrety w miejscach publicznych oraz ukazywano go w plakatach propagandowych jako dobrego ojca ojczyzny. A jak wyglądała gospodarka w Związku Sowieckim? W czasie wojny domowej pomiędzy białymi i czerwonymi w Rosji Radzieckiej obowiązywał tzw. komunizm wojenny. To znaczy, że państwo w pełni kontroluje gospodarkę, tylko ono podejmuje w jej sprawie konkretne decyzje. Mimo że początkowo chłopi i robotnicy popierali Lenina oraz bolszewików, wkrótce się okazało, że składane przez nich obietnice zostały zapomniane. Lud zaczął się przeciwko nim buntować. Lenin, który obawiał się, że brak poparcia ludu nie pozwoli mu zwyciężyć w wojnie z białymi, w 1921 roku zapowiedział zmiany. Pozwolono sobie na pewien eksperyment gospodarczy. Wprowadzono wtedy nową politykę ekonomiczną, w skrócie NEP. Był to plan, który zakładał częściowy powrót do zasad wolnego rynku, któremu przecież sprzeciwiali się bolszewicy. Tak więc pozwolono na niewielką własność w przemyśle, rolnictwie i handlu. Jednak zmiany w Związku Sowieckim były ciągłe i gwałtowne. Wkrótce Stalin zaprzestał realizacji NEP-u, którą zastąpił przymusową kolektywizacją. Kolektywizacja polegała na tym, że likwidowano prywatne oraz indywidualne gospodarstwa rolne. Łączono je w specjalne spółdzielnie, do których wstąpienia często zmuszano chłopów. Chodziło o to, żeby nikt nie miał prawa do ziemi, ponieważ zdaniem komunistów ona jest własnością wspólną. A skoro jest własnością wspólną, to tylko państwo może podejmować w jej sprawie decyzje. Tak powstawały sowchozy, czyli państwowe gospodarstwa rolne, oraz kołchozy, czyli spółdzielnie rolnicze, które skupiały dawnych indywidualnych rolników. Natomiast byli także rolnicy, którzy nie chcieli przyłączyć się do spółdzielni albo oddać swojej ziemi na własność państwu. Ich nazywano kułakami, a bolszewicy prowadzili z nimi otwartą walkę. Między innymi przez to, że chłopi, a zwłaszcza ci na Ukrainie, nie chcieli przyłączyć się do kolektywizacji rolnictwa, władze komunistyczne specjalnie wywołały wielki głód, ograniczając chłopom dostępu do żywności. Przybrał on na sile zwłaszcza na Ukrainie, gdzie z głodu zmarło ponad 3 miliony osób, a razem z innymi rejonami Związku Sowieckiego nawet 12. Było to straszliwe wydarzenie, zwłaszcza, że dochodziło nawet do aktów kanibalizmu. Człowiek głodny jest skłonny do wszystkiego i nieraz zdarzały się sytuacje, kiedy matki zabijały swoje dzieci, a następnie je ćwiartowały. Tak więc rządy dobrego ojczulka możemy określić jednym słowem – terror.
Ten nowy typ gospodarki wprowadzony przez Józefa Stalina w miejsce komunizmu wojennego nazywamy gospodarką planową, centralnie zarządzaną albo sterowaną. Planowa, ponieważ od tej pory obowiązywały w Związku Sowieckim kilkuletnie plany gospodarcze, które polegały na tym, że w określonym przedziale czasu starano się zrealizować jakiś cel. Na przykład w ciągu 5 lat chcemy zwiększyć produkcję maszyn o 150%. Mówimy o planie pięcioletnim. Natomiast centralnie zarządzana albo sterowana oznacza, że to państwo, a właściwie wąski krąg polityków, decyduje, jakie cele i zamierzenia podjąć. Więc to politycy bolszewicy podejmowali decyzję o uchwaleniu na przykład planu pięcioletniego. W Związku Sowieckim poza jednym przypadkiem realizowano tylko plany pięcioletnie, czyli tak zwane pięciolatki. Komuniści podjęli także akcję zyskania zwolenników sobie wśród młodzieży. Tym zająć się miał Komsomol, czyli organizacja młodzieżowa, która miała na celu wpajanie młodszym kolegom postulatów komunizmu. Symbolem Komsomolu stał się chłopiec Pawlik Morozow. W czasie Wielkiego Głodu miał on pomagać komunistom w skupowaniu zboża i oddawaniu go państwu. Jednak jego rodzina była rodziną kułaków, więc gdy dowiedział się, że jego ojciec nie zamierza oddawać zboża, Pawlik miał donieść na własnego ojca. Tego jednak nie mogła podarować mu reszta rodziny i Pawlik miał zginąć z ręki dziadka. Taka była oficjalna wersja, ale szybko postać Pawlika została wykorzystana przez komunistów w celu propagandowym, do walki z kułakami, przedstawiany jako ideał młodego mieszkańca Związku Sowieckiego. Jednak te wszystkie przemiany, począwszy od rewolucji październikowej do rządów Stalina, nie podobały się większości społeczeństwu. Wspomnieliśmy już na przykład kułaków, którzy nie chcieli przyłączyć się do spółdzielni. Byli oni szykanowani albo siłą zmuszani do jej przystąpienia. Jednocześnie prześladowano także ludzi, którzy jakimś cudem zachowali swój majątek podczas rewolucji. Mam tutaj na myśli choćby kupców czy bankierów. Stalin także likwidował swoich wrogów i rywali politycznych, którzy sprzeciwiali się jego władzy. A przez to, że było ich dostatecznie wielu, trzeba było podjąć jakieś radykalniejsze środki. Tak więc Stalin rozpoczął rozbudowę aparatu przemocy i policyjnego. Głównym jego narzędziem w walkach z opozycją był Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, czyli w skrócie NKWD. Była to tajna policja polityczna, której celem było szerzenie terroru oraz dotarcie do wrogów Stalina, pozbycie się ich albo osadzenie w łagrach. Natomiast łagry były to obozy pracy przymusowej, w których właśnie Stalin osadzał nieprzychylne sobie osoby. Często łagry są określane także mianem sowieckich obozów koncentracyjnych. Sieć tych obozów, która obejmowała cały Związek Radziecki, podlegała gułagowi, czyli głównemu zarządowi ich obozów. Bolszewicy po przejęciu władzy zamierzali rozszerzyć rewolucję wśród innych krajów europejskich. Na przykład komuniści na krótko przejęli rządy na Węgrzech. Ale problem był natomiast także z nowo powstałą Polską, ponieważ zostały określone tylko jej zachodnie granice, Niemcami na mocy traktatu wersalskiego. Natomiast nie ustalono linii wschodniej, więc bolszewicka Armia Czerwona ruszyła w kierunku ziem polskich. Ich pochód został zatrzymany nad Wisłą w okolicach Warszawy. W sierpniu 1920 roku doszło do Bitwy Warszawskiej, nazywanej także Cudem nad Wisłą. Zdaniem wielu historyków była to jedna z najważniejszych bitew w dziejach ludzkości, ponieważ Wojsko Polskie uchroniło resztę Europy od czerwonej zarazy. Jednak nowo powstały Związek Radziecki był tak naprawdę w izolacji politycznej, ponieważ nikt nie chciał utrzymywać kontaktów z komunistami. W 1922 roku doszło do przełomu, gdyż Niemcy, które także znajdowały się po pierwszej wojnie w izolacji, zawarły z Rosją Radziecką traktat o współpracy. Był to układ z Rapallo, ale sytuacja się zmieniła, kiedy w Niemczech władzę przejął Adolf Hitler. Przecież Hitler oraz jego zwolennicy uważali komunistów za swoich głównych wrogów. Podobnie Stalin nie tolerował nazistów. Jednak przyszła nieuchronna wojna z Polską skłoniła Hitlera do zmiany swoich poglądów, ponieważ obawiał się, że będzie musiał prowadzić wojnę na dwa fronty, z krajami zachodnimi oraz ze Związkiem Sowieckim, który ewentualnie może wspomóc te pierwsze. Tak więc Hitler wolał mieć w Stalinie przyjaciela i 23 sierpnia 1939 roku doszło do podpisania paktu nieagresji, słynnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przypieczętował los Polski.